Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak za pomocą ćwiczeń wyleczyłem chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Zachęcam Cię do obejrzenia całego filmu, ponieważ będzie to moja 18-letnia historia leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, zakończona sukcesem. Więc tutaj każdy moment filmu jest ważny. Zacznijmy najpierw od zdefiniowania tego, co to takiego jest choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych. I tutaj pojawia się pewien problem, bo niby definicja jest, ale jest ona taka dość płynna. Według tej definicji jest to przedwczesne zużycie oraz zwyrodnienia tkanek stawu kolanowego. Chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych zdiagnozowano u mnie w wieku 43 lat. Jak wyglądało zużycie mego stawu kolanowego w wieku 43 lat, pokazuje zdjęcie rentgenowskie z tamtego okresu czasu. Na tym zdjęciu widać, że szpara stawowa od strony zewnętrznej jest bardzo mocno zużyta. Można powiedzieć, że jest zeszlifowana jak na szlifierce. Żeby sobie uzmysłowić, jak mocno mój staw kolanowy był zużyty w wieku 43 lat, dla porównania pokażę Państwu zdjęcie mojej 85-letniej pacjentki tego samego stawu kolanowego. Na zdjęciu po lewej jest staw kolanowy mojej 85-letniej pacjentki. Na zdjęciu po prawej jest mój staw w wieku 43 lat. Proszę zauważyć, że staw kolanowy mojej 85-letniej pacjentki jest praktycznie niezużyty, prawie że jak nowy. Natomiast mój jest potwornie zużyty. W tym kontekście patrząc, mój staw kolanowy był w dużo gorszym stanie aniżeli staw 85-letniej kobiety. Jak się w tamtym czasie czułem? Moje samopoczucie było w tamtym czasie paskudne. Ja po prostu nie byłem w stanie chodzić, ani nawet leżeć. Żeby leżeć, musiałem przyjmować pozycję odpowiednio zgiętego kolana, które musiałem oprzeć jeszcze o ścianę, żebym mógł w ogóle zasnąć. Dla mnie to była dramatyczna sytuacja. W tym stanie rzeczy udałem się do lekarza pierwszego kontaktu, który rozpoczął 5-miesięczny proces leczenia według standardów wczesnej medycyny, które są podobne do dzisiejszych standardów leczenia. Leczenie mojej choroby zwyrodnieniowej stawów składało się z trzech elementów. Pierwszy element to była farmakoterapia, czyli różne formy leków przeciwbólowych, glukozaminy, czyli leków odbudowujących staw. Drugi element leczenia to były różne formy fizykoterapii. Z tych form fizykoterapii to były m.in. fango, różne formy terapii prądowej. Do tego sam od siebie dodałem dietoterapię, czyli zastosowałem dietę Ewy Dąbrowskiej, która jako jedyna dawała mi nadzieję na to, że no, są szanse, żeby ten staw się w jakiś sposób odbudował, choć nie wiedziałem, w jaki sposób to się stanie. Po 5 miesiącach leczenia według standardów tamtej medycyny udało się zlikwidować ból na tyle, że mogłem funkcjonować bez bólu. To znaczy mogłem spać bez bólu, nawet mogłem chodzić, ale nie w sposób normalny. Mogłem chodzić jedynie powłócząc nóg. Postawienie choć jednego kroku w sposób normalny, z pełnym obciążeniem ciała, powodowało u mnie lawinowo narastający ból, który uniemożliwiał mi postawienie kroku. W tamtym czasie oprócz bólu nie mogłem zgiąć kolana. W dzisiejszym słownictwie powiedzielibyśmy, że test funkcjonalny mego stanu kolanowego w procesie zgięcia kolana
kończył się mniej więcej na zgięciu około 30 stopni. To pokazuje zdjęcie poniżej. W pozycji siedzenia siadu płaskiego mogłem jedynie nogę założyć na nogę, tak jak to jest. Lewą nogę mogłem założyć na prawą nogę i to był mój maksymalny kąt zgięcia w stawie kolanowym. W pozycji stojącej było to takie samo zgięcie w stawie kolanowym. W tym stanie rzeczy rozumieją Państwo zapewne, że choć medycyna z jednej strony zrobiła wszystko, żeby ratować mój staw kolanowy, to z drugiej strony ja jako pacjent nie byłem zadowolony z tego leczenia. Po leczeniu nie mogłem chodzić, nie mogłem zrobić zwykłego kucnięcia. Wszystkie czynności życia codziennego, typu wejście do wanny, sprzątanie odkurzaczem, czy jakieś inne formy, gdzie kolano się musiało zgiąć się bardziej aniżeli wyprostowane, było dla mnie wielkim koszmarem bólowym. Dlatego szukałem rozwiązania innego. To rozwiązanie przyszło do mnie wraz z momentem, kiedy udałem się na rehabilitację ruchową. Ta rehabilitacja ruchowa sprawiła, że po jednych zajęciach rehabilitacji ruchowej ja poczułem się dużo lepiej, aniżeli po 5 miesiącach leczenia za pomocą farmakoterapii, fizykoterapii i dietoterapii. Mniej więcej chyba po 3 spotkaniu na słowa mojej rehabilitantki: Panie Januszu, proszę zacząć chodzić normalnie. Zacząłem chodzić normalnie, bez bólu. To był pierwszy taki milowy, potężny krok w kierunku tego, żebym mógł chodzić bez bólu. To, że mogłem chodzić bez bólu, nie oznaczało, że kolano mogłem zgiąć. Nadal kąt zgięcia w stawie kolanowym był około 30 stopni, ale sukces był niewiarygodny. W końcu mogłem chodzić bez bólu. Kolejne miesiące rehabilitacji to były regularnie praktykowane ćwiczenia 3 razy dziennie, po godzinie, codziennie, przez 12 miesięcy, tylko po to, abym mógł wykonać jedno przykucnięcie. Proszę zobaczyć. 12 miesięcy ćwiczyłem po to, abym mógł wykonać jedno przykucnięcie, trzęsąc się jak galareta. Pokażę, jak to mniej więcej wyglądało. Wyglądało to mniej więcej tak. O. Stałem i trzęsąc się z wysiłku jak galareta. Przykucnąłem i trzęsąc się z wysiłku jak galareta, wstałem. 12 miesięcy ćwiczyłem 3 razy dziennie, po godzinie, codziennie. Pytanie, komu się zechce tak długo ćwiczyć, tylko po to, ażeby być w stanie wykonać jedno kucnięcie. Ja to zrobiłem. I był to mój kolejny milowy krok w kierunku do zdrowia. Teraz na spokojnie spróbujmy uświadomić sobie, po co ćwiczyłem te 12 miesięcy. Otóż, jeżeli zaczniemy z pozycji wyjściowej, czyli tu jest kość udowa, tu jest kość piszczelowa i stopa, to kąt zgięcia w stawie kolanowym był mniej więcej taki. Tu jest 0, tu jest 30 stopni, to był maksymalny kąt zgięcia w stawie kolanowym. 12 miesięcy ćwiczyłem po to, ażeby ten staw kolanowy złożyć w ten sposób, czyli osiągnąć maksymalny zakres ruchu w miarę, tak, końcóweczkę maksymalną. Czyli jeszcze raz, stąd, dotąd udało mi się zwiększyć zakres ruchu w stawie kolanowym poprzez 12 miesięcy regularnych ćwiczeń. Ćwiczyłem poprzez kolejne lata, utrudniając sobie ćwiczenia i powiększając jeszcze zakresy ruchu w stawie kolanowym. No powstaje pytanie, czy można jeszcze powiększyć zakres ruchu w stawie kolanowym, czy można ten staw kolanowy jeszcze bardziej uelastycznić. Okazuje się, że można. Ja to zrobiłem, czego efektem
są moje kolejne osiągnięcia i aktualna sprawność ruchowa, którą pokazuję na zwisie przewrotnym z nogami zaplecionymi w lotosie. Proszę bardzo, zobaczyć film. W tym całym procesie mego powrotu do zdrowia i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych jest odbudowa chrząstki w stawie kolanowym, którą pokazuje zdjęcie rentgenowskie. To zdjęcie rentgenowskie wykonałem po 15 latach samoleczenia. Na zdjęciu rentgenowskim widać wyraźnie, że szpara stawowa się zregenerowała. Ona tak jakby odżyła, wróciła do normalnej, zdrowej postaci. Kolejne etapy ćwiczeń i kolejne ćwiczenia po kolei doprowadziły mnie do pewnego rodzaju takich szczególnych osiągnięć sprawnościowych, które od strony funkcjonalnej potwierdzają, że moje stawy są zdrowe i mają bardzo dobrą ruchomość. Miło mi Państwu pokazać tą ruchomość stawów na kolejnych zdjęciach. Tu mają Państwo zdjęcie, kiedy jestem w pozycji lotosu i wiszę na podwieszkach. Zdjęcie jest zrobione w roku 2017, potem w roku 2019. Teraz jest rok 2021. W każdym roku jestem w stanie powtórzyć to, co było w poprzednich latach. Czyli dzisiaj jestem w stanie również to samo zrobić. Kolejne zdjęcie to siat japoński w taki sposób, że siedzę pomiędzy piętami. Czyli do tego zdjęcia, żeby to ćwiczenie wykonać, pracowałem 3 lata. Dosłownie 3 lata pracowałem, aby ze zwykłego siadu japońskiego przejść do takiego siadu japońskiego. A następnie, żeby z tego siadu japońskiego położyć się na plecach. Kolejnym ewenementem takim ćwiczeniowym to są różnego rodzaju ćwiczenia w lotosie, które wykonałem w taki sposób, że stanąłem na kolanach z nogami zaplecionymi w lotosie oraz wykonałem stójkę na rękach z nogami zaplecionymi w lotosie. Do tej stójki na rękach potrzebowałem oczywiście asekuracji i partnera, który mnie podniósł ze stania na głowie, ale moment stania na rękach z nogami zaplecionymi w lotosie wykonywałem samodzielnie przez kilka sekund. W ten sposób pokazałem Państwu, że chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych da się wyleczyć, jednak nie za pomocą standardowych metod leczenia. Standardowe metody leczenia mają pewne ograniczenia wynikające z koncepcji leczenia. Natomiast moja koncepcja leczenia, która oparta jest na odpowiednio dawkowanym, wykonywanym i ściśle, precyzyjnie dobranym ruchem, daje praktycznie nieograniczone możliwości leczenia. Okazuje się, że procesy lecznicze, które są wywoływane za pomocą kinezyterapii, to nie tylko wzmacnianie mięśni, to nie tylko pogłębienie zakresu ruchu w stawie, ale to również zmiany tkanek, zmiany regeneracyjne tkanek. Tych zmian dziś mało kto bada, ponieważ no, dużo łatwiej jest zbadać wszelkie zmiany, które nie zależą od nas. Natomiast z ćwiczeniami jest o tyle skomplikowana sytuacja, że żeby ćwiczenie było lecznicze, to trzeba je najpierw odpowiednio dobrać do schorzenia, czyli pierwszy element, dobór ćwiczenia. Następnie to ćwiczenie trzeba wykonać w odpowiedni sposób i tu się okazuje, że ten odpowiedni sposób wykonania ćwiczenia to jest sytuacją dość zawiłą, gdyż przyjmując leki, możemy je przyjmować
w sposób bezmyślny. Możemy oglądać telewizję, możemy z kimś rozmawiać, możemy siedzieć, leżeć, stać, jak komu tam wygodnie, nie ma to wielkiego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenie, to musimy je wykonać bardzo, a to bardzo precyzyjnie, w ściśle określony sposób. Jeżeli tego nie zrobimy, to możemy ćwiczyć w nieskończoność, efektu nie osiągniemy nigdy. No i trzeci element, odpowiednia dawka. Tak jak w leku, nie może być leku za dużo, nie może być za mało. Tak tutaj z ćwiczeniami, nie może być ono ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Ćwiczenia trzeba dozować. Najpierw zacząć od ćwiczeń najprostszych, takich jakie akceptuje organizm. Potem te ćwiczenia trzeba stopniowo utrudniać, utrudniać, utrudniać. Jeżeli dzisiaj Państwo spróbują wykonać te rzeczy, które ja wykonuję, to raczej nie ma szans, nie powtórzą Państwo tego. Ja na to pracowałem 18 lat, żeby coś takiego zrobić. 18 lat, z czego ostatnie 10 lat to było stricte nauka samoświadomości własnego ciała i analiza ruchu w ćwiczeniach, analiza każdego ćwiczenia, krok po kroku, jak to się ono dzieje. Dzięki temu osiągnąłem perfekcję, samoświadomość własnego ciała, wiem, co jestem w stanie zrobić, czego nie jestem w stanie zrobić i wiem, kiedy mogę pewne rzeczy robić, a kiedy tych rzeczy nie mogę robić. W ten sposób pokazałem, że chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych da się wyleczyć za pomocą ćwiczeń. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany podjęciem próby takiego leczenia choroby stawów zwyrodnieniowych za pomocą ćwiczeń, zawsze jestem otwarty, zawsze możemy spróbować. Nikt nigdy nie da gwarancji, że to się uda na 100%, ale zawsze można spróbować. A zanim ktoś zechce spróbować, zachęcam Państwa do przejrzenia jeszcze raz filmu zwisu przewrotnego na podwieszkach różnych form siadu japońskiego, różnych form ćwiczeń w lotosie i odpowiedzi na to pytanie. Czy chciałbym mieć taką sprawność jak ja? Chociaż w 10, może nawet 20%. Czy chciałbym mieć taką ruchomość stawów kolanowych, jaką ja posiadam? Jeżeli tak, no to kolejne pytanie. Czy chcesz wykonać taką pracę nad sobą, jaką ja wykonałem, żeby ten stan zdrowia osiągnąć? Jeżeli jesteś zdeterminowany, żeby tę pracę wykonać, to zapraszam. Jeżeli nie jesteś zdeterminowany, no to trudno, ja Ci nie pomogę. Bo w tym przypadku ja jestem Twoim takim drogowskazem. Jestem Twoim mentorem. Jestem Twoim, można powiedzieć, nauczycielem, doradcą, który dobierze Tobie ćwiczenie, ale za Ciebie nie będzie ćwiczył. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, dowiedziałeś się czegoś nowego, zachęciłeś się, może jakieś światełko w tunelu się zapaliło, że może być lepiej, to zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.